Ostatnie dni były prawdziwym wirówkiem emocji dla Mai Chwalińskiej, bliskiej przyjaciółki Igi Świątek. Po intensywnym tygodniu w Tampico, gdzie razem z Antonią Ruzić rywalizowała o półfinał turnieju wygrana 125, Chwalińska przeniosła się do Mery D. Tam czekała na nią kolejna sportowa przygoda: eliminację do prestiżowego turnieju wygrana 250 Polka została rozstawiona z numerem 1, a los okazał się dla niej łaskawy przydzielając jej na pierwszego przeciwnika Marię Kononową, zajmującą 709. miejsce w światowym rankingu. W pierwszej rundzie eliminacji Maja Chwalińska nie dała szans Rosjance, demonstrując swoją wyższość na korcie. Zwyciężyła dominująco 6,2, 6,0, kończąc mecz w zaledwie 57 minut. W drugim secie Kononowa zdobyła tylko dwa punkty, co świadczy o ogromnej determinacji i skupieniu Polki. Kilka dni wcześniej, w Tampico, Chwalińska i Ruzić zdecydowały się na walkower w meczu o finał, aby zdążyć na eliminację do wyższej rangi turnieju w Meridzie. Decyzja ta okazała się słuszna, biorąc pod uwagę błyskawiczne zwycięstwo Chwalińskiej w pierwszej rundzie kwalifikacji. Jako faworytka musiała jednak zmierzyć się z wyzwaniem dwuetapowych eliminacji, Zanim zyskałaby szansę na grę w głównym turnieju, Maja, pochodząca z dąbrowy górniczej, pokazała na korcie swoją klasę, wykorzystując idealną okazję do przełamania serii czterech porażek w singlowych rozgrywkach. Jej zwycięstwo w pierwszej rundzie kwalifikacji może być sygnałem, że jest gotowa na osiągnięcie nowych sukcesów w nadchodzących zawodach. Ostatni triumf Maji Chwalińskiej miał miejsce podczas turnieju wygrana 125 w Warszawie, gdzie 25 lipca doszła do ćwierćfinału, pokonując Darię Semenistą. Jednak jej niedawne mecze, w tym ostatni w Meridzie, ukazują jej nieustępliwość i zdolność adaptacji do nowych warunków. W pierwszych chwilach meczu eliminacyjnego do turnieju wygrana 250 w Meridzie, Maja wyraźnie potrzebowała czasu, aby przyzwyczaić się do lokalnych warunków. Ta adaptacja była niezbędna, szczególnie gdy w trzecim gemie Rosjanka, Maria Kononowa, miała szansę przełamać Polkę, zdobywając dwa breakpointy. Pomimo tej trudnej sytuacji, Chwalińska szybko odzyskała równowagę, doprowadzając do remisu 2:2, ,2, co okazało się przełomowym momentem meczu. Od tego momentu Maja zaczęła dominować na korcie. Znajdując swój rytm, do końca pierwszego seta pozwoliła rywalce wygrać tylko trzy punkty, podczas gdy sama zgarnęła ich szesnaście. Set zakończył się wynikiem sześciu i dwóch dziesiątych na korzyść chwalińskiej. Druga partia to był prawdziwy popis Mai. Wydarzyło się coś niemal niewiarygodnego Kononowa zdobyła zaledwie dwa punkty, oba w drugim gemie. W pozostałej części seta nie zdołała wygrać żadnej wymiany. Ten set to była demonstracja siły i determinacji chwalińskiej, kończący się wynikiem 6,0. Cały mecz trwał zaledwie 57 minut. W niedzielę maja stanie przed szansą awansu do głównego turnieju, wygrana 250 w Meridzie. Jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Anną Frey a Sophie Chan. Czy chwalińska utrzyma swoją formę i przełamie kolejne bariery na drodze do sukcesu? Zapraszam do dalszego śledzenia jej występów i dyskusji na temat jej szans w nadchodzącym meczu.